Cześć! Z tej strony Automarian, witam Cię na moim kanale. Niektóre filmy się inaczej zaczynają. To jest kluczyk, się otwiera samochód i on potem taki jest po. No ale moje się zaczynają w ten sposób. Co śledzą mojego Instagrama albo Facebooka, wiedzą zapewne, że budowałem ostatnio taki playset do sim racingu dla mojego syna i w tym playsecie użyłem fotelu ze starego BMW. I tak właśnie ta marka zaczyna coraz częściej koło mnie krążyć i dzisiaj na kanale pojawia się właśnie BMW. Jest to, jeśli nie ulubiony, to na pewno jeden z ulubionych modeli gamy tego producenta, ponieważ trójka jest troszkę za mała, siódemka jest przyciężkawa, a tych modeli X ja za bardzo nie uznaję. Piątka jest taka w sam raz. Z każdą kolejną generacją mówi się, że ta poprzednia to była prawdziwa BMW. W tej chwili to auto oczywiście ma swojego następcę. W moim odczuciu to poprzednia generacja, albo jeszcze poprzednia, była tą prawdziwą BMW. No ile w niej zostało BMW, trzeba się przekonać. Sprawdzimy sobie, jak to auto wygląda, co ma w środku, jak jeździ i co ma pod maską. Jedziemy z tematem. Seria 5 to zawsze był samochód bardziej nastawiony na komfort niż na sport. One zawsze tak nieco bardziej komfortowo jeździły, zdecydowanie bardziej mięciutko niż na przykład mniejsza trójka, która miała być taka zwinna i zgrabna. Ale to nie znaczy, że to jest źle jeżdżący samochód. Jak przystało na markę, jakość prowadzenia jest naprawdę bardzo wysoka. Układ kierowniczy, który tutaj występował, był elektrycznie wspomagany. Była też opcja takiego adaptacyjnego układu kierowniczego, który dostosowywał się do stylu jazdy kierowcy. To urządzenie w pierwszych rocznikach nieco szwankowało. Zdarzały się przypadki na przykład, że niektóre egzemplarze ściągały notorycznie na prawą stronę. No i trzeba było w tym troszkę w serwisie pogrzebać. Późniejsze egzemplarze są wolne od tych przypadłości. Natomiast sam układ kierowniczy jest bardzo dobry, bardzo responsywny, jak przystało na BMW. Świetnie można poczuć drogę. Nadaje prowadzeniu takiej lekkości. Nie czujemy, że jedziemy naprawdę dużą limuzyną. BMW serii 5 to był samochód, który zawsze bardzo dobrze jeździł, pomimo swoich gabarytów i pomimo tego, że musiał też gwarantować odpowiedni komfort. A od 2009 roku, kiedy to auto zostało zaprezentowane, no zaczęła też dobrze wyglądać. Nie chodzi mi o to, że ta projektowana przez Chrisa Bangla poprzedniczka, czyli E60, była jakimś brzydkim samochodem. Była po prostu dziwna i zupełnie taka niepasująca do BMW, choć dzisiaj całkiem nieźle się starzeje. Zresztą tak dla porównania powiedzmy, postaram się pokazać wam na kanale tutaj je wszystkie, czyli począwszy od tej generacji, schodząc w dół do coraz starszych modeli serii 5. No może E60 w kombi na przykład byśmy zrobili? Jak tu był sedan i E39 też będzie sedan i E34 też będzie sedan. Nie wiem tylko, czy jeszcze to E28, które miał mój kumpel, nie wciąż jeździ. Produkcja tego auta ruszyła w roku 2010. Po jakimś pół roku pojawiło się właśnie kombi. Potem od 2011 roku była dostępna wersja M5, ale to jest jakby inny samochód zupełnie, oraz hybrydowa wersja, która bazowała na jednym z silników 3-litrowych, chociaż nie była chętnie kupowana wtedy i dzisiaj na rynku aut używanych raczej jest to taka ciekawostka niż często spotykana wersja. No może dlatego, że klienci nie ufali za bardzo BMW hybrydowemu jeszcze w tamtym czasie. W 2013 roku przeprowadzono facelifting, był on naprawdę bardzo delikatny i jeśli ktoś nie jest jakimś zagorzałym fanem BMW, fanatykiem BMW, to trudno będzie mu odróżnić tę wersję na pierwszy rzut oka. Zmienili nieco przedni zderzak, zmienił się wygląd halogenów z przodu. Chyba był nieco inny, większy grill i lampy ksenonowe z LEDami już w standardzie. Z tyłu zmieniło się nie wiadomo co, chyba też tylko delikatnie zderzak. Oczywiście te wersje po liftingu były nieco bardziej poprawione i nosiły taką dumną nazwę LCI, Life Cycle Impulse. I te LCI są naprawdę warte uwagi. BMW z tym modelem serii 5 typu szeregu F10 dla sedana oraz 11 dla Touringa, czyli Turasa, powróciło do swojego klasycznego wyglądu za sprawą naszego polskiego projektanta, Jacka Kowalskiego.
Nie no, żartuję. Facet nazywał się Fruchlich, czyli tak niezbyt polsko brzmiąco, ale w każdym razie, któż jak nie Polak wie najlepiej, jak powinno wyglądać porządne, prawdziwe, prawilne BMW. Ja się cieszę, że wygląda nieco bardziej klasycznie, bo właśnie ten styl bardzo mi się w BMW podobał. Auto było produkowane do roku 2017 i było produkowane w aż 8 krajach świata. W tym w takich egzotycznych, jak na przykład Malezja, Indonezja czy Tajlandia. Główna produkcja tutaj na Europę była w Niemczech. I jakby biorąc pod uwagę tradycję marki, w tym aucie pod względem wyglądu, pod względem zachowania klasycznego układu napędowego wszystko się zgadza. Poza tym, co było na klapie. Bo owszem, w 520i pracowała pod maską dwulitrówka, ale w 528i już nie. Mogła tam być albo dwulitrówka, albo trzylitrówka. 523 to też były 3 litry, także tu się nic nie zgadza. E34, E28 się fajniej maska otwierała niż tu. O, jest. Niewiele miejsca to zajmuje w zasadzie. Twin Power Turbo. Odbębnimy szybciutko silniki. Na szczęście było więcej odmian 6-cylindrowych niż 4-cylindrowych. Były też V8-ki i to nie tylko w wersji M5. Podstawową jednostką benzynową był 4-cylindrowy motor o oznaczeniu N20, występujący w dwóch wariantach mocy, 180 i trochę ponad 200 koni. Tutaj właśnie macie szczególiki. Nie jest to jakiś tragiczny silnik. Miał na początku problemy z pompą oleju, zdaje się, która mogła doprowadzić do zatarcia silnika. Czy on przystoi do BMW, czy pasuje? Nie jest taki ostatni. W tym samochodzie nie ma tak naprawdę słabych silników. No oprócz tych podstawowych diesli, benzynowy, ten bazowy, 184-konny, też potrafi rozpędzić to auto poniżej 8 sekund do setki i do prędkości maksymalnej ponad 230 km na godzinę. Także taka podstawowa wersja, a całkiem nieźle sobie radzi. Z tego co kojarzę, moment obrotowy wynosił jakieś 270 Nm. I ten silnik naprawdę spokojnie daje radę sobie z tą masą auta. Na pewno trzeba pamiętać o tym, że wszystkie BMW-ki, wszystkie benzynowe silniki występujące w tym samochodzie miały już silnik bezpośredni, co sprawia, że nie zagazujecie już swojej 520, ponieważ no, instalacja gazowa do tego samochodu będzie nieco droższa niż do wtrysku pośredniego oraz... Montaż instalacji gazowej też tak naprawdę nie ma tutaj żadnego uzasadnienia, ponieważ będzie ona po pierwsze droga, po drugie to auto nie pali aż tak ekstremalnie dużo, żeby trzeba było montować gaz. To nie jest E39 z 2.0 albo z 2.5, które pożerało w mieście 12 litrów. Ten samochód w cyklu mieszanym pokazuje mi, przynajmniej według komputera pokładowego, na dłuższym dystansie spalanie na poziomie 8,7 litra. No jak na tą masę auta, tą moc i te osiągi, to jest wynik chyba całkiem niezły. Te 6-cylindrowe silniki to były 3 litrówki w różnych wariantach mocy. To jedne wolno ssące, inne z doładowaniem. Tu oczywiście podpowiedź jest mała w tabelce. Najmocniejsza, ta doładowana, miała 306 koni mocy i rozpędzała to auto w 5 sekund do setki. To były osiągi na poziomie niegdysiejszej M5. V8-ki, o których wspomniałem w wersji 550, miały pojemność 4,4 litra i były podwójnie doładowane. I oczywiście M5, która w swoim najmocniejszym wydaniu miała nawet moc sięgającą 560 koni mechanicznych, także było czym nie zamiatać. Biorąc pod uwagę koszty utrzymania, to bezpieczniejszym wyborem, nieco trwalsze, są po prostu silniki te 6-cylindrowe. Niższe koszty serwisu, natomiast przełożą się oczywiście na wyższe koszty utrzymania auta podczas jego tankowania. I już. Jeśli komuś zależy na oszczędnościach na paliwie, zawsze może zdecydować się na jednostkę wysokoprężną. Podstawowa dwulitrówka w kilku wariantach mocy do 218 koni. W tych wyższych wersjach, czyli od 180 koni, był to silnik już podwójnie doładowany. Silnik, który cierpiał przede wszystkim na problemy z rozrządem, z rozciągającym się łańcuchem rozrządu. No nie jest to jakiś wybitnie tragiczny silnik. Pesymiści mówią, że rozrząd należy wymieniać co 100-120 tysięcy i jest to bardzo drogie, ponieważ jest zamontowany od strony skrzyni biegów. Tak naprawdę nie jest to jakoś super ekstremalnie drogie, bo kosztuje to w nieautoryzowanym serwisie około 3 tysięcy. Coraz więcej mechaników również potrafi to robić. Nawet są specy, którzy robią to bez wyciągania silnika. Jego trwałość
zależy tak naprawdę od skrócenia interwału wymiany oleju, bo BMW zaleca stosowanie olejów Long Life, a wiemy, jak to się kończy w przypadku właśnie turbo i rozrządu. Po prostu te elementy szybciej się zużywają, więc jeśli ktoś wymienia olej w tych N47 co jakieś 10-15 tysięcy, do czego ja gorąco zachęcam, no to ten trwałość tego łańcucha rozrządu można przedłużyć do jakichś 200 tysięcy kilometrów. Przed zakupem warto posłuchać, czy coś tam nie brzęczy. Jeśli nie, to należy udać się również na sprawdzenie do serwisu i wymieniać tylko w razie konieczności, raczej nie tak po prostu profilaktycznie. Podobnie jak w przypadku silników benzynowych, bezpieczniejszym wyborem będzie 3-litrowy diesel, 6-cylindrowy. Silnik N57, który występował w kilku wariantach mocy, poniżej macie tabelkę, jeden z najlepszych diesli świata, uznany za bardzo trwały, o bardzo dobrej dynamice i momencie obrotowym i o relatywnie niskim spalaniu. Dlatego też jest tak pożądany na przykład w patrolach, które nie mają za dobrych silników. No, skrzynie biegów były manualne i automatyczne. Manuale są bardzo rzadkie. Najczęściej występował 8-biegowy automat ZF. F10 jako nowe najczęściej właśnie wyjeżdżały z tymi automatycznymi skrzyniami biegów z salonów. Ciężko tak naprawdę znaleźć manuala. Biegi zmieniane są bardzo płynnie i co mnie się osobiście podoba, to w trybie jazdy manualnej mamy odpowiednio ustawioną dźwignię zmiany biegów, to znaczy wyższy bieg wrzucamy ciągnąc dźwignię do siebie, a niższy ją odpychając. I tak to powinno być. I jest on uznany za bardzo dobrą skrzynię. Olej należy tam wymieniać w zależności od stylu jazdy co mniej więcej 80-100 tysięcy kilometrów. W przypadku napędu X-Drive, czyli napędu na 4 koła, który również występował w tym modelu, też trzeba zadbać o oleje w przekładniach i to interwał wymiany to jest zdaje się 50-60 tysięcy. I w X-Drive należy dbać również o to, żeby po pierwsze opony miały równe ciśnienie, a także żebyśmy mieli takie same opony na obu osiach i żeby one były równomiernie zużyte, żeby geometria była prawidłowa, ponieważ to może przyspieszyć zużywanie się tego napędu X-Drive, o czym mówiłem Wam chyba już w przypadku testu BMW X1, który robiłem tam chyba ze 2 lata temu, no półtora roku temu. X-Drive nie jest tak trwały jak Quattro w Audi, niestety, natomiast BMW z napędem na 4 koła to już nie jest BMW. Auto cierpiało na kilka chorób wieku dziecięcego. Był problem z centralnym zamkiem na przykład, z elektroniką ogólnie, z tym elektrycznie wspomaganym układem kierowniczym wspomnianym na początku, ale te wady eliminowano stopniowo, wzywając samochody do serwisu w ramach właśnie akcji serwisowych, albo jeśli nie były wzywane, a lądowały w serwisie, no to przy okazji trochę rzeczy tam były wymienianych, na przykład, nie wiem, szyby boczne, czy tam czołowa, bo też był z tym problem. Po 2013 roku, po faceliftingu, udało się większość tych problemów BMW rozwiązać. Niektórzy mówią, że ten model był troszkę zaprojektowany na kolanie, albo troszkę za szybko był zaprojektowany i stąd tyle problemów w początkowych seriach produkcyjnych, tych z 2010 i 2011 roku. Zimno mi się zrobiło troszeczkę, więc rękawiczki musiałem założyć. Nie kupujcie BMW serii 5 tej generacji bez sprawdzonej, potwierdzonej historii serwisowej. I mówię zupełnie poważnie, jeśli egzemplarz, którym się interesujecie, nie ma kompletnych wpisów, nie ma historii napraw, które były wykonywane w ramach akcji serwisowych, należy go po prostu sobie odpuścić i dołożyć parę tysięcy do takiego, który tą historię będzie miał, bo w ogólnym rozrachunku, w perspektywie użytkowania tego auta przez kilka lat, na pewno Wam się to i tak opłaci. Warto też się zainteresować, wbrew pozorom, tymi słabiej wyposażonymi egzemplarzami, które i tak nie są biednie wyposażone, ponieważ elektronika, najczęściej centralny zamek czy tam bezkluczykowy system, potrafił również szwankować w tym aucie i na przykład rozładowywać akumulator. Zanim przejdziemy jednak do wnętrza, porozmawiajmy sobie o jej wymiarach, bo to jest całkiem spory samochód. Ma prawie tyle samo długości, co niegdyś miała seria 7. Piątki mocno rosły na przestrzeni lat i ta ma prawie 4,9 metra długości, 4889 mm, szerokość to 1860 mm, wysokość 1475 mm, a rozstaw osi ma prawie 3 metry, 2986 mm. Kombi wymiarami niewiele się różni. Warto wspomnieć również, że na bazie tego modelu powstała tak zwana piątka GT, takie Grand Turismo. No liftback po prostu, trochę nadmuchana seria 5, czyli mieliśmy do wyboru trzy osobne modele w ramach serii 5 i do tego jeszcze ówczesna seria 6 bazowała właśnie też na F10. To chociaż te piątki GT są rzadkie.
no, nie były chętnie kupowane. Nie były ładne. Do środka. Cieszę się, że se wsiadłem, bo się przynajmniej troszeczkę ugrzeję. Wnętrze tego samochodu to jest klasyka w wydaniu BMW. Dlatego, że deska rozdzielcza jest zwrócona w kierunku kierowcy i ma to nam dać do zrozumienia, że to kierowca właśnie tutaj jest najważniejszy. Jednak jest nieco wyżej poprowadzona niż to było w tych starszych modelach, ale nie zabiera to jakoś specjalnie widoczności. Do przodu widać całkiem nieźle przez dużą szybę czołową. Słupki A są dosyć grube, sprawiają takie poczucie bezpieczeństwa, no ale jednak ograniczają widoczność i mocno ograniczają widoczność na boki szerokie słupki B. Do tyłu, że tak powiem, nie jest najgorzej jak na prawie współczesnego sedana. Nie brakuje tutaj symetrii, nie brakuje ergonomii i nie brakuje takich klasycznych, typowych dla BMW przełączniczków, które bardzo łatwo znaleźć, jeśli już ktoś zna te auta, a nawet jeśli nie zna, no to dosyć szybko tutaj się połapie. Klasyczny jeszcze tutaj w tym modelu był zestaw wskaźników z moim ulubionym pomarańczowym kolorem podświetlenia. Jest też ten ekonomizer na dole obrotomierza, tylko że nie jest już analogowy, nie, tylko cyfrowy. I bardzo podoba mi się również taka lekka analogowość tego wnętrza w porównaniu do ówczesnej konkurencji BMW, do jej równolatków z tamtego okresu. Tutaj jeszcze większość rzeczy obsługujemy po prostu pokrętłami i przyciskami, a nie za pomocą jakiegoś tam dotykowego ekranu. Tutaj ekran jest, ale wszystko obsługujemy tym pokrętłem od iDrive, które w tym wypadku jest nieco wygodniejsze w obsłudze niż w tych swoich pierwotnych wydaniach. Bardzo podoba mi się również jakość materiałów użyta do wykończenia wnętrza. Wydają się być bardzo trwałe i mięciutkie na górze, na dole deski rozdzielczej, nawet na drzwiach tutaj, na dole drzwi czuć, że tu jest bardzo miękkie, przyjemne w dotyku tworzywo. Ta wersja ma skórzaną tapicerkę i ma tą skórzaną tapicerkę jasną niestety, która się dosyć łatwo brudzi. No taka wada, ale fajnie pasuje z tym ciemnym kolorem drewna, który jest pociągnięty na drzwiach przez deskę rozdzielczą dookoła całego samochodu i jest też również na konsoli środkowej. Wygląda to bardzo elegancko. Tak jak Niemiec kupował w salonie, albo Polak nawet już kupował w salonie, bo było go stać, mógł sobie dobrać tyle dodatków, kolorów, materiałów, że ciężko naprawdę o dwie takie same F10 dzisiaj. Dobra, na szybciutko sobie pokażemy wszystko, co tutaj jest. Oczywiście panel od dwustrefowej klimatyzacji, nad nim radio na płyty, ten wyświetlacz multimediów, który jest podzielony na dwie części. W jednej części mamy komputer pokładowy od samochodu. Możemy sobie również wybierać funkcje, które chcemy oglądać. Po lewej stronie od kierownicy mamy dosyć pokaźny schowek nawet, w którym zmieści się coś więcej niż tylko telefon komórkowy. Za to duży plus. Kieszenie za to boczne w drzwiach są bardzo małe, płytkie i wąskie i też nie, raczej nie zmieści się tam butelka wody ani nic takiego. Przed dźwignią zmiany biegów mamy dwa cup holdery, ale tam chyba coś utknęło i one się nie otwierają teraz do końca. Tu mamy zaślepkę do gniazda na 12V, bo zapalniczki nie ma. Cup holdery możemy dostosować pod wielkość dużego lub małego kubka. Tu mamy taką malutką popielniczkę, powiedzmy, bardzo ładnie zabudowaną, przyjemnie się otwiera. No i tutaj mamy taki duży schowek w podłokietniku. O, tak bajerancko się on otwiera na boki. Nie jest zbyt głęboki. Mamy również tutaj gniazdo 12V, gniazdo USB oraz gniazdo AUX. Ładnie się otwiera, ale sam się nie zamyka. Przed pasażerem też jest schowek oczywiście. Na pierwszy rzut oka nie wydaje się jakiś duży, ale jak tam wsadzimy rękę głębiej, to czuć, że zachodzi pod deskę rozdzielczą. Jest tam też gniazdo USB. Sprawdzę, czy są szuflady pod fotelami. Nie, ale tu mamy jeszcze przed pasażerem taką siatkę, w którą możemy włożyć właśnie napój, którego nie włożymy do kieszeni bocznej. Ten egzemplarz ma również elektryczny szyberdach, bardzo duży, fajnie doświetla to wnętrze, które i tak jest dosyć jasne. Oczywiście wyznacznik klasy premium, czyli lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, które się podświetlają. Nie podoba mi się natomiast to, że kierownica jest taka duża. Jest przeogromna. No, mogliby dać parę centymetrów mniejszą tą kierownicę. Kręci się tym jak jakąś starą ciężarową, jakbym zjechał starym 266 albo czymś takim. Poza tym jest mało urodziwa, żeby nie powiedzieć brzydka. Wielofunkcyjna, dosyć taka cieniutka. W Audi, na przykład, czy w Mercedesie te kierownice są o wiele przyjemniejsze, natomiast sama jakość skóry na kierownicy widać, że jest dobra, pomimo ponad 200 tysięcy przebiegów, nie widać tutaj praktycznie żadnego śladu zużycia.
Coś, co mnie bardzo wkurza, to przełączniki od kierunkowskazów i wycieracze, które no, znane są już ze starszych modeli BMW i działają na takiej zasadzie dotykowej. I nigdy nie wiemy, czy dobrze właściwie wrzuciliśmy ten kierunkowskaz, czy niedobrze. Pozycja za kierownicą jest fantastyczna. No, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się niczego innego siadając za kółkiem BMW-ki. Fotel jest odpowiednio wygodny, chociaż w tej wersji nie mamy jakiejś tam sportzice, tylko to są zwykłe po prostu fotele. Dobrze trzyma na boki i jest odpowiednio miękki i przyjemnie wyprofilowany. Ma regulację elektryczną, ale tylko wysokości oraz kąta położenia oparcia. Natomiast resztę regulujemy manualnie. Możemy sobie jeszcze manualnie to siedzenie tak jakoś pochylić, żeby jeździć po polsku w BMW. Wiecie, jak jest po polsku w BMW. I muszę wam powiedzieć, że to jest pierwsze auto, w którym nie opuściłem sobie fotela na samą glebę. Dla mnie to nawet zdecydowanie za nisko. Musiałem ten fotel podnieść nieco, żeby przy wygodnie ustawionej kierownicy widzieć wskazania komputera pokładowego. Bo tak normalnie, gdybym siedział najniżej jak mogę, to bym miał ten właśnie mały wyświetlacz zasłonięty. Kierownica oczywiście też ma wszechstronną możliwość regulacji, znaczy wszechstronną, dwupłaszczyznową, ale zakres jest ogromny i dzięki temu na pewno każda osoba, niezależnie od wzrostu, bez problemu zajmie tutaj wygodną pozycję za kierownicą. Podłokietniki też bardzo fajnie zaprojektowane. Na odpowiedniej wysokości i całkiem wygodnie, ale ten na drzwiach, jak dla mnie, jest nieco za wąski. Już mój łokieć na samym końcu się nie łapie na niego i troszeczkę z niego spada. Idziemy do tyłu. Bardzo podoba mi się również dźwięk zamykania drzwi i ogólnie to, że te drzwi są takie dosyć grube, co sprawia wrażenie tego, że to jest taki solidny samochód, a nie jakiś taki papierowy, jak na przykład auta z segmentu niżej, albo jak japońskie auta. Tutaj miejsca też nie brakuje. Kanapa jest wygodna, dobrze wyprofilowana, ale nie będzie tutaj wygodnie trzem osobom, ze względu na dosyć pokaźny tunel środkowy. To jest w końcu tylna napędówka i te niedogodności, powiedzmy, są znane w tego typu autach. Jakość materiałów użytych do wykończenia wnętrza jest tak samo dobra jak z przodu. To nie jest klasa Golfa, gdzie mamy dobry materiał z przodu, a z tyłu już jest bieda. Tutaj luksus jest dla każdego pasażera przewidziany. Z praktycznych rzeczy, no to mamy takie rozkładane kieszenie w oparciach foteli. Oparcia foteli w tej części są również z dosyć twardego plastiku, żebyśmy się nie wbijali kierowcy kolanami w plecy, a i są wyprofilowane, także wyższe osoby też bez problemu się tutaj zmieszczą. W tej wersji nie mamy roletek na tylnych szybach, na przykład w kombi były takie roletki, z tego co wiem. Kieszenie w drzwiach są też dosyć płytkie, powiedzmy, wąskie, niewiele tam zmieścimy. Mamy jeszcze jakieś dwie półeczki na tunelu środkowym, na którym również są wywiewy od wentylacji i klimatyzacji z tyłu. Natomiast nie mamy tutaj, w tej wersji przynajmniej, osobnej regulacji temperatury dla pasażerów z tyłu. Na kanapie są również mocowania Isofix dla dwóch fotelików. Jest też podłokietniczek, który tutaj ma bardzo bajerancko rozkładane cupholderki. I to wszystko trzyma się kupy, nawet fajnie wygląda. Wyglądają na nieco bardziej praktyczne od tych, które są tam z przodu. I sam podłokietnik jest zamontowany w ten sposób, że napoje w razie czego będą w poziomie, a nie pod jakimś tam dużym kątem. Tu mamy jeszcze bardzo duży schowek dosyć w tym podłokietniku, a sam podłokietnik jest szeroki i zamontowany też na dobrej wysokości. Jest też taka rewizja, przez którą dostajemy się do bagażnika bądź do rękawa na narty. Ten środkowy zagłóweczek na przykład jest składany po wciśnięciu przycisku, tak żeby nie ograniczał nam widoczności. Tyle. Lampka jest też fajna, taka ładna jak z przodu. Te zagłówki czy coś. O właśnie, tu się je reguluje. Tak się robi. Dobra, do bagażnika. Bagażnik otwieramy na trzy sposoby. Przycisk w środku, klameczka tutaj, pilocik. W bogatszych wersjach była jeszcze taka opcja, żeby machając nogą pod zderzakiem też można było otworzyć. Od właściciela tylko wiem, że muszę przytrzymać ją, bo sprężyna bardzo mocno odskakuje, odbija. Zobaczymy, czy tutaj torasy też już były. Nie handlorze. Ale tak ubogo wam powiem. Kiedyś tutaj więcej narzędzi pakowałabym, a tutaj tylko apteczka, trójkąt i hak holowniczy. Klapa, dach oraz tylne błotniki są stalowe, reszta jest amelinowa, jeśli chodzi o poszycie nadwozia. Czyli nie wiem, jak oni to pomalowali nawet.
520 litrów fajnie zagospodarowanej, foremnej przestrzeni. Ten litraż bagażnika to nie jest nic nadzwyczajnego w tej klasie. Oczekiwalibyśmy właśnie, że auto tej wielkości będzie miało tak duży bagażnik. Po lewej stronie mamy taką półeczkę z siateczką, gdzie możemy coś włożyć. Po prawej stronie jest taka głęboka kieszeń, w którą możemy wrzucić bańkę oleju albo mniejszą banieczkę z płynem chłodniczym. Pod podłogą nie znajdziemy koła zapasowego, ponieważ F10 i F11 seryjnie wychodziły na run flatach, które oczywiście z biegiem czasu są wymieniane na opony klasyczne. Mamy tutaj zestaw naprawczy i pod podłogą bagażnika jest również zabudowany akumulator. Właśnie, umieszczony w miejscu, gdzie powinno być w normalnym samochodzie koło zapasowe, tu jest akumulator. I na grodzie bagażnika mamy również zabudowany styk plusowy, żeby nie trzeba było podnosić podłogi bagażnika, żeby tam się dostać do klemy akumulatora, w razie gdy nam to bogate wyposażenie, czasem szwankujące, zeżre przez noc prąd. Kolejnym plusem oprócz tego na klemie akumulatora jest to, że możemy składać oparcia tylnej kanapy i możemy to robić tylko wyłącznie stojąc za samochodem z otwartym bagażnikiem, ciągnąc taką rączkę. Wówczas obalamy asymetrycznie dzieloną kanapę w proporcji 60:40. Po złożeniu tych oparć nie mamy płaskiej powierzchni, a otwór załadunkowy jest niewielki. No ale to jest sedan, w kombi wygląda to nieco lepiej. Kombi ma też o parę litrów większy bagażnik seryjnie, tam chyba 530 litrów jest. Możemy go powiększyć do 1600 litrów w przypadku kombiaka. No i to już jest wartość całkiem ok, normalna, chociaż jak na tej wielkości samochód spodziewalibyśmy się czegoś więcej. Mazda 6 miała na przykład do dyspozycji 1700 litrów nawet, a minivany mają po 2. No dobrze, to tyle właściwie. Ale ręka to nawet. Co ważne, nie wiem, no ze dwa trupy wejdą spokojnie, mi się wydaje. Dwa trupy wejdą do bagażnika i można jechać do lasu na jakieś kręte drogi, na których ta BMA naprawdę sprawuje się bardzo dobrze. Jak powiedziałem na wstępie, one zawsze słynęły z prowadzenia, ale radość z jazdy, którą dostarczył ten samochód, jest niesamowita, tym bardziej, że musimy mieć świadomość, że jedziemy prawie 5-metrową limuzyną. W ogóle tego nie czuć. Zawieszenie nie daje nam odczuć bardzo sportowej charakterystyki, ale to, w jaki sposób wybiera nierówności i jak auto zachowuje się na zakrętach i to, jak klei się do drogi, naprawdę wywołuje duży uśmiech na mojej twarzy. Lekkość prowadzenia tego samochodu jest niesamowita, chociaż zaskoczyła mnie jedna rzecz. Dwa, trzy. Trzy? Nie wierzę. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Ma trzy obroty od skraju do skraju. No nie całe trzy. Auto naprawdę bardzo przyjemnie jeździ nawet w trybie komfort, bo ma dwa tryby jazdy do wyboru. Czy jest różnica w pracy układu kierowniczego? Nie wiem. On jest tak dobry, że na pewno bym tego nie zauważył. Czy nieco sztywniej pracuje zawieszenie? Troszkę sztywniej jest. Czy skrzynia biegów reaguje inaczej? Tak, pozwala nam trochę silnik przeciągnąć, a mam wrażenie, że sama zmiana biegów następuje nieco jeszcze szybciej. Sama BMW się szybsza nie robi. Silnik nadal ma 184 konie i 270 Nm. Jeśli chodzi o brzmienie tego silnika, no to nie ma rewelacji. Na wysokich obrotach mam wrażenie, jakbym piłował jakieś 1.6, a nie dwulitrówkę. Z tym się trzeba już pogodzić, tak? Wyśrubowane normy emisji spalin porobiły z samochodami, że nie mamy dwulitrowych, sześciocylindrowych silników, tylko troszkę mniejsze nawet jeszcze. Gdzieś nawet wyczytałem informację, że był dostępny tu silnik 1.6 N13. Czy to prawda, moi fanowie? Jeśli wiecie, opiszcie to w komentarzu. Pomimo tego, że nie brzmi on jakoś rewelacyjnie, to jednak nie denerwuje. Nawet przy wyższych prędkościach jest tutaj odpowiednio cicho i całkiem komfortowo. Dlatego, że wnętrze też jest bardzo przyjemnie wygłuszone. Co mnie natomiast zdziwiło, to jakość montażu wnętrza i plastiku wnętrza, ponieważ no tak jak sobie siedzę w środku i opowiadam, niczego nie dotykam, to wydaje się, że jest ok. Natomiast przy przejeździe przez jakieś studzienki kanalizacyjne czy coś, usłyszałem nieraz, że coś tam zaskrzeczało. I teraz jak zaczynam dotykać, powiedzmy, tej imitującej drewno wstawki, no to tutaj wszystko skrzypi.
wiesz, gdyby to był Golf, który jako nowy kosztował, nie wiem, 70-80 tysięcy, no to luz, nie? Ale to jest BMW, która w bazie kosztowała jakieś 180 koła. No trochę lipa, nie? Coś tam zostało z tego BMW jeszcze. Nie wiem, czy to jest ostatnia prawdziwa piątka, czy seria G30 nią będzie, kiedy najnowszy model BMW dostanie też taki gigantyczny grill w postaci króliczych zębów, jak na przykład seria 3. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. W każdym razie ten samochód może się podobać. Mnie się osobiście bardziej podoba od wolno starzejącego się E60 i wygląda na droższy niż jest w rzeczywistości. Wciąż wygląda całkiem świeżo. Najtańsze egzemplarze zaczynają się od około 30 tysięcy złotych. No, już za 3 dychy można dostać F10. Będą to wersje z tych początkowych lat produkcji z najmniejszymi silnikami czterocylindrowymi, dieslami bądź benzynami, często też z dużymi przebiegami. Za taką sensowną F10 do liftu trzeba dołożyć mniej więcej 10-15 tysięcy złotych więcej. Wtedy dostaniemy całkiem dobre auto z potwierdzoną historią serwisową. Warto zainteresować się wersjami po liftingu, czyli po 2013 roku, bo naturalną rzeczą jest, że pewne choroby wieku dziecięcego wraz z liftingiem modelu zostały usunięte i to auto zostało znacząco poprawione w stosunku do tych pierwszych serii produkcyjnych. Natomiast tutaj trzeba się liczyć z kwotą około 60-70 tysięcy złotych nawet. Najdroższe kosztują około 100, zdaje się, z tych końcowych roczników produkcji lub trochę ponad. Oczywiście nie mówię tutaj o M5, która może być nawet dwa razy droższa. Należy też wspomnieć oczywiście, że te najtańsze, powiedzmy, przedliftowe F10 kosztują tyle samo co poliftowe E60, czyli poprzednik tego modelu. I w tym wypadku miałbym niejako problem już co wybrać. Ta mi się zdecydowanie bardziej podoba z zewnątrz, natomiast E60 wydawała mi się być po prostu lepszym samochodem. Generalnie w tym przedziale cenowym wybór jest ogromny, nie tylko w tym segmencie, ale można przebierać w różnej maści autach i markach. Jeśli ktoś już jeździł wcześniej BMW, pewnie jako zakup następnego auta też wybierze BMW. Jeśli ktoś jeździł Audi, weźmie Audi, a jeśli ktoś ma 70 lat, to pewnie kupi Mercedesa. Ja bym chyba wybrał Lexusa GS. Może dlatego, że wcześniej jeździłem Toyotą. Auto kwalifikuje oczywiście do Modern Era, do tej serii o nowych autach. Zapraszam i polecam zwiedzanie pozostałych playlist, czyli 500+ o minivanach oraz tej o głównej, o autach z lat 90. Zachęcam również do subskrypcji tego kanału, jeśli widzicie mnie po raz pierwszy, lajkowania, komentowania tego materiału, o ile coś tam pominąłem. Jeśli nie macie jeszcze kalendarza na nowy rok, to również w linku tego filmu jest aukcja, na której możecie nabyć limitowany kalendarz Auto Mariana. Niekoniecznie tam są najlepsze samochody świata, ale po prostu najlepsze zdjęcia, jakie udało mi się zrobić. Zachęcam również do odwiedzania mnie na Instagramie oraz na Facebooku. Tam zapowiedzi przyszłych materiałów oraz troszkę relacji, niekoniecznie związanych z tematem motoryzacji. No to trzymajcie się. Do zobaczenia. Spóźnione wesołych świąt i wszystkiego dobrego w nowym roku. Cześć! Płetwa rekina też jest do radia. Dobra, pizdzi, zamykam tą kamerę już. Ciśnie mi się na usta taka piosenka. Trójka, piątka, czy też siódema. Najlepsza maszyna to jest BMA, BMA, BMK w metalik kolorze. Niepotrzebny mi jest merc, BMW się wożę.